Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout Sonora. I jeszcze, jak się okazuje, przybywamy do Garage City. Mamy tutaj zadanie. Przerzucimy parę rzeczy jeszcze do Donalda. Potrzymaj mnie te książki. I ten złom właśnie. Złom się może w każdej chwili przydać, jak się okazuje. Lecimy. Na bajerkę. Tutaj gdzieś. O, jest dzieciak. Więc czego chcesz? Dlaczego na drzwiach jest przekreślona gwiazdka? Rangersi, ci cholerni strażnicy sprawiedliwości, dobra, chcą mi odebrać najcenniejszą rzecz, mojego syna. Tak, teraz dopiero pamiętam tę rozmowę z nim dawno, dawno temu. Próbuję go odizolować od nich. Dlaczego chcieliby zabrać twojego syna? Rekrutują młodych ludzi, a następnie szkolą ich na wojowników i zwiadowców. Nie pracowałem w tej kopalni, żeby mój syn został mordercą w imię cudzego pomysłu. Niech orze tak jak ja, po grzuzach i przyniesie pożytek swoim, a nie komuś innemu. Rozumiem. Co to za strażnicy? Grupa uzbrojonych ludzi próbujących zdobyć całą okolicę. Brzmi jak najbardziej do przyjęcia. Tak, tylko życie nauczyło mnie, że nie możesz w to wierzyć. Po prostu dbają głównie o siebie i dzielą się tylko nadwyżkami. Są takimi samymi najeźdźcami co bandyci, tylko że mówią miłymi słowami. Rozumiem. Może z młodym trzeba pogadać. Cześć. Hej młody, strażnicy są zainteresowani twoimi umiejętnościami. Jestem tu, żeby zabrać cię do ich bazy. Co? To prawda? Jestem w szoku. Tak, marzyłem o tym od dnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem strażników, ale... Ojciec nie pozwoli mi odejść. Nie chcę nawet słyszeć o Rangersach i myśli, że powinienem być jak on, padlinożercą. Ale nie jestem zainteresowany kopaniem w złomie. Chcę naprawiać ten złom. Dokładnie. Twoje talenty nie będą mogły się rozwijać w tym miejscu. Idziemy do strażników. Nie mogę uciec, a jeśli ucieknę, miejscowi zwrócą się gwałtownie przeciwko strażnikom. I tak traktuję ich już z pogardą. Proszę, porozmawiaj z moim ojcem. Może cię wysłucha. Okej. Okay. Tak, ten nawet jak z tym ojcem nawet się gada, to ma taką kwestię, że mówi, niech orze tak jak ja. No nie? Tak jakby, nie wiem, zazdrościł temu, że młody ma większy talent niż on i może faktycznie gdzieś w jakiejś sensownej grupie uczestniczyć. I nawet nie jako wojownik, narażając życie za bardzo, no bo ma zajmować się tamą, no nie? Także... Jestem tutaj, aby zabrać twojego syna do Rangersów. Wynoś się przy dupasie strażników, nie dostajesz tu nic oprócz kulki między oczy. Więc tego go uczysz, używania siły do czynienia krzywdy, a nie dobrego? Powiedziałem, wynoś się. On może więcej, może wykonywać skomplikowane technicznie operacje, zamiast zbierać brudne śmieci. Wiem lepiej, czego on chce. To miasto prędzej czy później umrze, a Eugene zostanie z niczym, poza śmieciami. Tak, to prawda. I co z tego? Skąd mam wiedzieć, że ci strażnicy naprawdę chcą dobra dla Eugene? Nie wierzę im. Zaufaj, Eugene. Patrz, jak marnuje się na tym złomowisku. Chcesz tego? Tam zdobędzie przynajmniej trochę przyszłości od strażników. Mówisz słowami śmieciowego diabła, a zabierz Eugene'a i zaprowadź go w lepsze miejsce, ale pamiętaj, jeśli coś mu się stanie osobiście, odetnę ci głowę. Nie musisz się o nic martwić, Eugene jest w dobrych rękach. Propozycja strażników nadal jest aktualna. To moja wielka szansa, ale nie mogę odejść, dopóki mój ojciec się nie zgodzi. Twój ojciec się zgodził, jesteś wolny. Naprawdę? Nie miałem nawet nadziei, myślałem, że nigdy nie pozwoli. No to kiedy wyjeżdżamy? W tej chwili. Chodźmy. Opcje walki? Spoko. No po prostu trzeba na niego uważać, no nie? Można by mu dać pewnie jakąś broń. Ale nawet nie ma tematu rozmowy na zasadzie. Może jakbym mu dał kamienie albo granaty, to by nimi rzucał. Ale idziesz, tak? Czy nie? No. Więc trzeba będzie go odeskortować. Tylko się nie opierdalaj tam z tyłu.
Dla takiego kurde małego to jest zajebista przyszłość, no nie? Na zasadzie, że tam można myśleć co się chciało o jakiejś grupie strażników, ale oni nie są takimi perfidnymi bandytami. Ma sens ochrona ludzi na pustkowiach, przecież tutaj niebezpieczeństw jest mnóstwo wszelkiego rodzaju. A wiadomo, że oni będą chcieli za to zapłatę, nie? Może trochę za dużo, wiadomo. Na zasadzie wiadomo, no bo nikt nie powie, że nie, spoko, nie? Zawsze będą mówić, że za dużo, bo nikt nie chce nic dawać nikomu. Ale no mają tą organizację swoją, są zorganizowani, jest jakiś sens, wiecie, wszystko ma ręce i nogi, tam mają w co się ubrać, jeść, gdzie mieszkać, umieją obsługiwać technologię i nie wiem, nie mordują wszystkich dookoła tak po prostu, bo tak, więc przynajmniej tak wygląda, to tak się wydaje, nie? Więc no jak dołączy do takiej organizacji, na pewno będzie mu lepiej niż jak będzie grzebał w śmieciach, jest lepiej utalentowany. No, rozumiem też jego ojca obawy o to, że po prostu no nie chce oddać syna w niepewne miejsce, no bo nigdy nic nie wiadomo. Tym bardziej kurwa na pustkowiach postapokaliptycznych. Ale spoko. Próbować nie zaszkodzi. Gigantyczne mrówki, za mało expa, żeby ryzykować. Czosiaki. Dobrze. Dokładnie o tym myślałem, że kurwa centralnie przysięgam, tylko nie wiem czemu tego nie powiedziałem, nie? Że Donald zajebie serią po plecach młodemu. A fakt, że młody w ogóle podbiega do tych świniaków, to jest jakieś bzdura, nie? No jeszcze żyje. Właśnie szkoda, że nie ma pistoletu jednostrzałowego dobrego na te niebieskie kurde naboje, bo mu zabrał, żeby tą serią nie strzelał, bo mnie też kurwa chuj strzela, jak on mi po plecach wali. No ale już mamy dla niego pistolecik. Łohoho. No to masz do czego strzelać. Eugene powinien spierdalać tak naprawdę, a nie się pchać tam jeszcze do walki. No, mogą atakować mnie, zgadzam się. Czemu za każdą turą ten osioł przeładowuje broń?
Donald już jest akceptowany oczywiście, bo nam tutaj no, bardzo pomógł. Przynajmniej nosząc sprzęt, oszczędził nam. Ale z tymi brońmi to cały czas kurwa trzeba, jak z dzieckiem, nie? Dać mu do ręki, pokazać palcem. Bo inaczej. O i teraz śpi znowu, nie? Ale to będzie chyba dobry exp, coś czuję. 600 punktów doświadczenia, no nie najgorzej. Ja się podleczę trochę. Dobra, może inaczej. Lecimy. Wezmę tego expa. Wy nachodzicie swoją śmierć w pustce. A jednak się zatrułem za mocno chyba. Czemu znajdujesz swoją śmierć na pustkowie? Jak to? Za mało się może podleczyłem jednak. Sekunda. A może to jednak mocniejsze zatrucie, bo przeszedłem kawałek i mi zabrało od 60 aż do 42. Może dużo tego zatrucia mi weszło teraz. Faktycznie. To musi być to. Może faktycznie, może jak może to się kumuluje jakoś. Zatrują mnie parę razy pod rząd, to jestem mocno zatruty, nie? A nie, że tam ponownie. I młody zginie. Nie, jednak przeżył. Spróbuję się coś podleczyć w takim razie. No tak. Co to się trwa? Zatrucie wciąż trwa. Jeszcze jest zatrute. No zobaczmy teraz. Dobra, przeszło nam zatrucie. Także no, wszystko wskazuje na to, że San Bramin musi się rozstrzygnąć w San Bramin. Myślałem, że tutaj można zagadać coś.
Ale spoko, porobiliśmy zadania dla Rangers. Oto ten utalentowany facet, którego szukałeś. Witaj, synu, tutaj u Rangersów. Na pewno ci się spodoba, widzę to w twoich oczach, ale najpierw nie zaszkodzi ci się trochę umyć. A ty wyświadczyłeś Rangersom wspaniałą przysługę, sprowadzając tego gościa. Wpadnij do kwatermistrza, aby znaleźć nagrodę dla siebie. Świetnie, czeka na mnie nagroda, już nadchodzę. 1000 expa. Młody, coś powie? Dzięki za wszystko, ci strażnicy to twardziela, ich tama to prawdziwa forteca, jestem taki szczęśliwy. Dobrze, że ci się tutaj podoba, z przyjemnością cię tu zostawię. U kwatermistrza? Też trzeba pamiętać, żeby wrócić tutaj do kwatermistrza, jak rozwiążemy sprawę w Sandbramin, bo będziemy mieli prawdopodobnie otwarty sklep. Wiesz, że Rufus wysłał mnie tu po nagrodę? Tak, wiem, oto lista, po prostu coś wybierz. Stymulanty, naboje karabinowe, skórzana zbroja. Chyba jednak wezmę skórzaną zbroję. Nie, sobie pierdolę, stymulanty, skórzana zbroja. No bo to są naboje jakieś tam 20-30. Zbroja skórzana, no to pewnie jest słabe. Na pewno słabsze niż to, co ja mam. Ale wziąłem stymulanty. Nie wiem jakie, może to były steampaki? Chyba tak. A więc jak to wygląda? Rangers, wszystko na razie. No to wracamy do Sandbramin. Rozmowy będą się toczyć. Ale może dzięki temu, że właśnie odwiedziliśmy Rangersów, to się coś tam dowiedzieliśmy, wiemy, nie? Więcej. Dawaj, ho. Można by się podleczyć. Połowę życia mam tylko. Chociaż w sumie, no właśnie, a wziąć i poszukać u nich w kompach czegoś, jak już tu jestem. Mam te kurde hakujące faski. Właśnie po to. I w zasadzie kupiłem, żeby coś poszukać. Można spróbować, zanim pójdziemy. Daj mnie to. Faktycznie, no ja nie mogę o wszystkim naraz myśleć. Jak chcesz. Także tutaj już gadaliśmy też z tą kobietą, ona nas nie chce. Chcielibyśmy chcieć zostać kadetem, myślę, wtedy by nas coś pouczyła, chyba że jeszcze raz zagadamy. Dlaczego nie pozwalasz kadetowi Presleyowi wyruszyć na misję? Nawet jeśli chce trzymać karabin w dłoniach, potrzebuje niewiele arogancji, żeby go stracić. Dotyczy to wielu kadetów, więc jest zbyt kapryśny. Raczej ambitny i niecierpliwy. Tacy strażnicy nie wytrzymują długo i zwykle kończy się to bardzo źle. Dlaczego nie pozwolisz mu się sprawdzić? Pozwoliłabym mu odejść, żeby w końcu się obudził i otworzył oczy na świat. Ale nie mogę zmienić zdania na oczach pozostałych kadetów, żeby nie stracić reputacji, rozumiesz? Nie chcę go, ja go nie chcę. Wiesz lepiej, jak wychowywać kadetów. Czy mogę wziąć udział w szkoleniu? Może od razu chcesz minigana? Uczymy tylko naszych własnych kadetów. Nie pamiętam, żebyś znalazł się na ich liście. No ja też nie. Nie miałem zamiaru. Na razie przynajmniej. Okej, kompy będą mieli dalej chyba. Te się nie świecą. Tu jest jeden. Odmowa dostępu.
Prowadź polecenie. Połącz z serwerem. Dostęp do serwera centralnego. Świetnie. Prowadź polecenie. Pliki Rangersów. Wybierz katalog. Szakale. Szakale to plemię dzikich kanibali mieszkających na pustyni Mojave. Niewiele wiadomo o ich historii i porządku wewnętrznym, ponieważ plemię zachowuje się wyjątkowo wrogo wobec obcych. Jest więcej niż tuzin klanów, każdy ma własne terytorium i własne zasady. Wszyscy praktykują kanibalizm. Aktualne zagrożenie. Szakale są jednym z głównych zagrożeń dla podróżników między północą a południem. Są zręcznymi i przebiegłymi łapaczami ludzi, mogą być niebezpieczni nawet dla wyszkolonego rangersa. Rada starszych zdecydowała, że plemię powinno zostać zniszczone. Willa. Zamknięta społeczność wiejska, utrzymująca się z rolnictwa na własne potrzeby, stara się unikać kontaktu z nieznajomymi i zachowuje neutralność w procesach zewnętrznych. Aktualne zagrożenie? Mieszkańcy willi mają wielki potencjał dla strażników, ale stanowczo odmawiają zawarcia sojuszu. Powinno się dążyć do sojuszu z tą osadą. Czerwone zagrożenie. Wyznawcy ognia to sekta czcząca energię jądrową i technologię Starego Świata. Aktualne zagrożenie? Sekta szybko rozszerza swoje wpływy w całym regionie, w tym w południowej Arizonie i na pustkowiach Sonory. Rada Starszych nadała priorytet ich zagrożeniu. Prowadzenie operacji przeciwko czerwonemu zagrożeniu. Wybierz katalog. Sabotaż we Flagpole. Kolonia jest mocno zaangażowana w niewolniczą pracę i jest sponsorowana przez Kościół Świętego Ognia. Wszystkie operacje sabotażowe w Flagpole są tymczasowo zawieszone. Wspieranie walki w San Bramin. Czcząca ogień sekta aktywnie sponsoruje rewolucyjne nastroje w mieście San Bramin w celu rozszerzenia swego imperium. Jesteśmy zmuszeni interweniować w przebiegu wydarzeń do San Bramin. Zostali wysłani konsultanci, aby pomóc lokalnym władzom walczyć z imperium. Szpiegostwo w Phoenix. Kilku rangersów prowadzi zwiad w Phoenix. Ich priorytetem jest teraz nawiązanie kontaktu z tajemniczą grupą partyzantów walczących z kultem ognia. Wspieranie zbiegłych niewolników w Tucson. Działalność wyznawców techniki Tucson stanowi szczególne zagrożenie dla dobrobytu innych osad. Czciciele ognia Phoenix aktywnie współpracują z nimi w celu uzyskania różnych towarów i usług. Ze względu na oddalenie terenu trudno zapanować nad sytuacją, dlatego wysłaliśmy szpiegów do pomocy zbiegłym niewolnikom, którzy prowadzą tam działania sabotażowe. Zagrożenie z południa. Zwiadowcy donoszą o mało znanej tajemniczej organizacji na południu. Ocena nie jest obecnie możliwa z powodu braku ludzi i środków. I tyle. Można by się dowiedzieć, gdzie te szakale, nie? Są. Zakończ sesję. No, ale coś tam się dowiedzieliśmy. Wykorzystałem tylko jeden, ten... jedno, więc niech będzie. Tak czy siak, rangersi uważają, że szakali powinno się eliminować. Zobaczę, czy nie ma właśnie jakiejś nowej dialogu. Nie. Chyba. Nie ma. To my spadamy na razie. To na razie to trzymaj. No i dobra, wygląda na to, że tutaj zrobiliśmy sporo też. Fajnie to wygląda. Cały czas mi po głowie też chodzi, żeby załatwić tych Roya, tego Fabera i całą tą jego zagrodę niewolniczą. Uwolnić od niewolników, znaczy zwrócić wolność niewolnikom. Zajebać wszystkich łowców niewolników. Zrobimy to chyba zaraz po San Bramin, jak ogarniemy sprawę w San Bramin, bo to się ciągnie już trochę długo.
Można iść tędy i szukać tego skorpiona, nie? Ech. Pięknie. Ten karabin jednak spoko. Już. A i niedługo 800 expo i mamy kolejny level. Kolejny. Grupa nad skorpionem, to są zwykłe jeszcze. Okej, teraz znowu grupa rad skorpionów. To chyba zaraz przejdziemy level. Oczywiście będę zatruty niemiłosiernie pewnie po tym spotkaniu. Kurwa, jak można serią strzelić za 3? Nie, trzeba mu tą broń zmienić jak najszybciej. Nie mogę na to patrzeć. Musielibyśmy w chuj tej amunicji zdobyć po prostu, żeby i dla mnie, i dla niego było. Bo ja mam ten karabin niby, ale na przykład ten karabin słabo działał na supermutanty, a pistolet normalnie dobrze. Więc ja muszę mieć ten pistolet też, na razie przynajmniej. Dopóki jakiegoś w chuj to siwo nie znajdziemy. No jedyny na razie typ, który miał tą amunicję, to był Phoenix, ale może na przykład u Rangersów, jak się otworzy, to będzie miał też. Wtedy nawet byśmy pobiegali i trochę jej ponakupywali zapas. 438 punktów doświadczenia. No zaraz przejdziemy, zaraz. Tak, zapisz. Ile tu nie dednę. A miałem tobie dać to. Już. Coś skorpiona nie ma wielkiego, gigantycznego. Pueblo. No i tutaj pogadamy z kim się da i spróbujemy ich przekonać do sojuszu. W takim razie tego chce wódz.
Zobaczymy, jak nam pójdzie oczywiście nasza bajerka, ale byliśmy u Rangersów, wiemy co nieco o nich, więc może będziemy mieli coś do powiedzenia więcej po prostu tym ludziom, żeby ich przekonać. Zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.